Dzień dobry. Witam wszystkich internautów, wszystkich sympatyków Muzeum Historii Polski, wszystkich pasjonatów historii, a historii śląska w szczególności. Dzisiaj będziemy dyskutowali na temat powstań śląskich. Pretekstem jest książka Powstania Śląskie: polityka, historia, pamięć. To jest wydawnictwo wydane wspólnie przez Muzeum Historii Polski i Instytut Śląski. Będą z nami historycy i współredaktorzy tego tomu. Zapraszam do obejrzenia tej dyskusji, ale również do kupowania książki. Ona jest już w sprzedaży. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na dyskusji o książce. Nazywam się Mikołaj Mirowski, i y, będziemy rozmawiać o kolejnej y, pozycji Muzeum Historii Polski. Moimi gośćmi dzisiaj będą pani profesor Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. I y, y, autorka jednego z artykułów y, y, książki o powstaniach śląskich i pan profesor y, Michał Kopczyński. Dzień dobry. Dzień dobry również Uniwersytet Warszawski, ale też współredaktor tego właśnie tomu wraz z panem doktorem Bartoszem Kuświkiem. Szanowni Państwo, stulecie Trzeciego Powstania Śląskiego, to był ten podstawowy jakby najważniejszy argument, żeby ta książka się ukazała, ale wydaje się, że to jest tylko jakby 50%, a może i nie tylko, powodów, dla których warto rozmawiać o Powstaniach Śląskich i nie tylko o Powstaniach Śląskich, Dlatego moje pierwsze pytanie skieruję do współredaktora tego tomu, pana profesora Kopczyńskiego. Pytanie może banalne, ale jakie stały najważniejsze powody, przyczyny, że ta książka się ukazała, poza tą oczywistą, czyli rocznicową? Przede wszystkim, tak, no, najważniejsza była rocznicowa, naturalnie, ale obok tego powiem parę słów o zawartości. Mianowicie jest o genezie powstań śląskich, jest o przebiegu powstań śląskich, o różnych aspektach powstań śląskich, ale wychodzimy dużo dalej. Dlatego, że taka standardowa narracja polska poświęcona powstaniom śląskim, to ona się kończy przeważnie w roku 1921. Mówi się tak, że to niecałe 30% terenu plebiscytowego zostało włączone do w granicę drugiej Rzeczypospolitej, ale za to z większością kopalni i z większością hut. I na tym koniec. I powstaje takie naturalne pytanie: no dobrze, no i co z tego? To znaczy, to jak to się Rzeczypospolitej, ten Śląsk, jak się przydał? Wiemy, że się na pewno przydał, ale warto byłoby się dowiedzieć czegoś konkretnie, tak w liczbach, o czym pani profesor zresztą pisała. Jak się ów Śląsk przydał. Idziemy dalej, bo mało kto wie, kto ukończył, powiedzmy, taką szkolną edukację dotyczącą dziejów Polski, mało kto wie, jak wyglądała tak zwana autonomia Śląska, I co to w ogóle było. Prawda? To się pojawia czasami w dzisiejszych różnych debatach, natomiast mało kto wie w ogóle, na czym to polegało. A Więc jest tekst na ten temat i tak naprawdę dojeżdżamy właściwie do roku 1939, czyli do śląskiego września. A z drugiej strony patrząc od początku, no to mamy taki tekst o tym, co to jest właściwie Śląsk i że Śląsków jest tak naprawdę kilka i że jest tam kilka tradycji historycznych, takich tradycji prawda historycznych, to znaczy w historycznych w tym sensie, że, że po odpadnięciu od Macierzy, prawda? Czyli od Polski to była jednak władza habsburska, władza pruska, ale kiedy Śląsk trafił pod władzę pruską, no to nie cały. Część została pod władzą habsburską. To wywoływało bardzo duże różnice, y, takie kulturowe, z których patrząc z Warszawy, z Królestwa Polskiego, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, dlatego że Śląsk się pojawia w. Takim świadomości historycznej, gdzieś w średniowieczu. Henryk Brodaty, i tak mniej więcej po monarchii Henryków Śląskich, no może jeszcze się Henryk Probus pojawia, Śląsk znika. Potem coś tam Kazimierz Wielki walczy o Śląsk, ale jak wiadomo z niewielkim skutkiem. Śląska już wtedy nie ma. Ja jeszcze jestem z takiej generacji, która się uczyła z podręczników szkolnych Gierowskiego i Leszczyńskiego, Leszczyński z Wrocławia. W związku z tym tam były próby odzyskania Śląska, jest tam w XVII wieku, prawda, też się pojawiało. Dzisiaj to się już w ogóle nie pojawia. I potem nagle Śląsk się pojawia przy okazji Powstań Śląskich. Ale tak naprawdę my dużo więcej wiemy o okresach, no bo tam się działy jakieś rzeczy, prawda, które, które miały wpływ na ten taki mainstream historii Polski. Ale my o Śląsku mało wiemy. I w związku z tym myślę sobie, że pewne źródło nieporozumień, różnych w debacie publicznej dla osób, które są spoza Śląska tkwi w takiej właśnie po prostu, po prostu niewiedzy I, i ta okazja stulecia powstań śląskich była dla nas też taką okazją, żeby po prostu napisać więcej o Śląsku, żeby ludzie przynajmniej zdali sobie sprawę, że jest tu jakiś problem, hmm. że wiemy więcej o góralszczyźnie, hmm. prawda, niż o, o Śląsku. Jeżeli można, proszę, proszę. to o czym ten profesor mówi jest to jeszcze jeden element bardzo ciekawy, no bo my na to patrzymy z dzisiejszej perspektywy, prawda? Kiedy już po II wojnie światowej i Górny i Dolny Śląsk znalazły się w Polsce i tak dalej. Więc ta nasza, powiedziałbym, przestrzeń, jaką się uformowała i, i, i jest stabilna. Natomiast, kiedy patrzymy na Górny Śląsk z perspektywy, czy gdybyśmy się przenieśli w czasie, a więc na przykład że okres międzywojenny, prawda, jak Warszawa widzi Śląsk, jak Wschód, Wilno, Lwów i tak dalej, ten problem wtedy jeszcze jest dużo bardziej głębszy to znaczy ten Śląsk rzeczywiście jest kraj nie nieznaną, prawda? Drugiej Rzeczpospolitej dopiero ta świadomość, czym jest Śląsk i czym są, kim są Ślązacy, ona się dopiero formuje i ta wiedza o Śląsku jest nieprawdopodobnie płytka. Może Warszawa mhm. tak, ale gdybyśmy już przenieśli się dalej na wschód, to naprawdę ten Śląsk jest krainą odległą, mało znaną. No i prawdę powiedziawszy, niekoniecznie wielkie zainteresowanie tym, że dotyczące tego Śląska ma miejsce, tak? Dopiero z upływem lat międzywojennych, ta świadomość i wiedza o śląsku ulega poszerzeniu, ale ciągle ona jest dosyć powierzchowna, powiedziałabym, mówiąc tutaj nawet o edukacji, już nie wchodzę w kwestię tego, co ludzie, tak? co, co, co publiczność wie o śląsku, prawda? No tak mhm. myślę, że to Gustaw Morcinek bodajże napisał ten tom, cuda Polski poświęcony śląskowi. I to jest taka, jak to się czyta, to to jest taka ziemia obiecana, mhm. prawda? I trochę to jest tak, jak w Królestwie Polskim w czasach Reymonta Łódź, tak mhm. z perspektywy tego Gustawa Morcinka w okresie międzywojennym jest Śląsk. No a, prawda, wszyscy wiemy, że ta Łódź reymontowska, ta ziemia obiecana, miała różne odcienie, takie raczej negatywne niż pozytywne, mhm. raczej była obca. I trochę Śląsk też się stał w związku z tym dla królewiaków, ja jestem królewiakiem, trochę stał się obc. No właśnie, ponieważ ta książka no, mówi oczywiście o powstaniach śląskich, ale też pokazuje tą perspektywę o wiele dłuższą, ponieważ no, Polska odzyskała po 123 latach niepodległość, ale Śląsk wraca w granicę Polski po 500 latach. To jest o wiele dłużej, i jakby próba zespolenia tego organizmu ziem Górnego Śląska z resztą kraju jest o wiele trudniejsze. No, mówiło się, że Trudność jest zespolenia innych części byłych zaborów, że jest to bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. A co w takim razie z ziemiami Śląska po tych 500 latach? To pytanie do pani, pani profesor, bo właśnie o tych aspektach ekonomicznych, o tej trudności, o wiele większej wydawałoby się niż innych ziem polskich, właśnie pani pisała swój artykuł. Mhm. Rzeczywiście sytuacja gospodarcza Śląska w okresie łączenia z Rzeczpospolitą, z resztą kraju jest bardzo trudna. Pamiętajmy, że Śląsk przyspieszył gospodarczo w XIX wieku, tak jak inne prowincje, ale przyspieszenie Śląska było rzeczywiście bardzo silne. I w, na tym Śląsku, w drugiej połowie XIX wieku wyrosły gigantyczne przedsiębiorstwa, prawda? Przedsiębiorstwa, które są ze sobą połączone relacjami gospodarczymi, handlowymi itd., itd. I w tej sytuacji podział czy też perspektywa podziału tegoż według jeszcze nieznanego klucza rodzi szereg ryzyk, rodzi szereg niebezpieczeństw, które dotyczyć mają co będzie działo się. Z tymi firmami, prawda? W sytuacji, w której no właśnie ta granica państwowa pomiędzy Polską a już w przyszłości Rzeszą czy Niemcami będzie przebiegała w sposób nie do końca znany. Śląsk jest dla gospodarki niemieckiej istotny, ale Pamiętajmy, że jego rola w końcówce XIX wieku i na początku XX wieku w samym państwie niemieckim jest malejąca. Z tego oto powodu, że na zachodzie Niemiec wyrastają wielkie okręgi przemysłowe. Tutaj bardzo ciekawy jest przypadek migracji. My wiemy bardzo dużo o migrantach z ziem polskich, którzy przemieszczali się na Górny Śląsk, ale okazuje się, mówię o XIX wieku, ale okazuje się, że w, na początku XX wieku atrakcyjniejszym regionem imigracyjnym stają się Niemcy zachodnie, prawda? okręg Nadrenii, Westfalii, Zagłębie Rury, tam po prostu są lepsze płace, tam są lepsze warunki pracy, tam są korzystniejsze stosunki relacje pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami. Jednym słowem ten Śląsk jest dla pracowników, czy też imigrantów polskich, ale z obrzeża, prawda? Nie z interioru polskiego, ale z obrzeża pogranicznego znany, tyle tylko, że jak powiedziałam, atrakcyjniejsze stają się regiony zachodnich Niemiec czy też samego Berlina. E, wracając do tej kwestii związanej z gospodarką śląską, ta gospodarka śląska jest skoncentrowana, jak wiadomo, to jest oczywiste, tutaj pan profesor Kopczyński wspomniał już, prawda, węgiel oraz hutnictwo. Hutnictwo żelaza, ale również hutnictwo cynku i ołowiu. I tenże przemysł jest, powiedziałbym, solą. Solą śląska, tak, jest podstawą gospodarki śląskiej. I sytuacja tegoż przemysłu będzie się bardzo ciekawie rysowała w okresie, właśnie międzywojennym, prawda? kiedy on znajdzie się w zupełnie innej sytuacji w stosunku do tej XIX wiecznej. To ja od razu, panie profesor, dopytam, bo jak wiemy, w efekcie trzeciego powstania Śląskiego, około 29% terytorium Górnego Śląska przypada Polsce zazwyczaj tak właśnie podręcznikowo się mówi, że te tereny gospodarcze są wiele bardziej wartościowe niż te tereny, które przypada, przypadają Niemcom. Ja mam takie pytanie hipotetyczne. Co by się stało, gdyby tego Powstania Śląskiego nie było, albo gdyby ono okazało się nieudane, albo sprzymierzeni alianci nie poszli jakby w sukurs w stronie polskiej, czy polska gospodarka bardzo by straciła na tym, że ta część Górnego Śląska by nie przypadła II Rzeczpospolitej? Znaczy, no to odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. To znaczy, gdyby rozstrzygnięcia e, ostateczne tak, Rady Ambasadorów były korzystne, jednym słowem, gdyby nie było powstania Śląskiego III, które w istotnym stopniu przechyliło e, decyzję na e, korzyść Polski, e, no to sytuacja gospodarcza Rzeczpospolitej byłaby niewątpliwie trudniejsza. Oczywiście państwo by istniało, państwo by trwało. Tak? Tutaj e, obecność Śląska bądź nie, nie przesądzała w, o, o istnieniu, Państwa, natomiast miała fundamentalny wpływ na jego gospodarkę. Także z tej perspektywy, no, dla sytuacji, sytuacji makroekonomicznej Polski międzywojennej, obecność Śląska jest naprawdę no, szalenie istotna. Nie powiem, że fundamentalna, prawda? Ale dla wielu dziedzin gospodarki, dla górnictwa, hutnictwa oczywiście fundamentalna, natomiast generalnie jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Teraz mam pytanie do y, profesora Kopczyńskiego, bo również w książce mamy dwa bardzo ciekawe ostatnie teksty dotyczące pamięci i tego, jak ta pamięć na temat śląska, historii śląska jest y, y, jakby kultywowana nie tylko w, na, na samym Górnym Śląsku, ale też jak inni patrzą na. Na Śląsk. I jakie jakby wnioski można wyciągnąć z, z tychże tekstów? Bo jakby centralną, centralnym punktem odniesienia, tak jak właśnie pan profesor powiedział, też podręcznikowym przez lata, kiedy nas wszystkich uczono, były powstania śląskie, ten czyn patriotyczny, heroiczny, martyrologia powstańców śląskich. Czy to jest to wszystko, co, co wiemy o Śląsku? I jak o tym Śląsku tak naprawdę pamiętamy my, a jak pamiętają to ślązacy? No cóż, to co już wcześniej, o czym wcześniej mówiłem, co zarysowałem to znaczy te, takie niezrozumienie śląskiej specyfiki przez większość jakby tych, którzy przechodzą przez kurs szkolny historii, to pozostaje faktem, natomiast jeśli chodzi o samą, same powstania, bo może na tym bym się skoncentrował, jeśli chodzi o samą pamięć powstań, to trzeba zdawać sobie sprawę, że ona jest dość różna. To znaczy, z jednej strony jest taki sposób myślenia niemiecki na ten temat i to myślenie niemieckie z okresu międzywojennego jest innym myśleniem niż z okresu powojennego, dlatego że w okresie międzywojennym dominowało takie przekonanie, że Prawda, taka legenda ciosów plecy, to znaczy z, poparcie ze strony, ze strony sojuszników, przede wszystkim Francji, spowodowało, że Polsce przyznano więcej niż powinno być, że właściwie jest to jakiś, jakiś rodzaj krzywdy, jaką Niemcy tam ponieśli. Trzeba sobie zdawać sprawę, że. A jeśli chodzi o stosunki etniczne na Śląsku, na Śląsku Górnym, to nie było sytuacji takiej, że można było wyznaczyć jakieś regiony, w których, w których byli powiedzmy w dużej większości Polacy i regiony, w których byli w dużej większości Niemcy, dlatego że wszędzie, właściwie w miastach, osoby pochodzenia niemieckiego czy identyfikujące się z kulturą niemiecką stanowiły większość. W związku z tym zawsze to był taki podział, który miał pewien, Pewną cechę arbitralności w tym. Po II wojnie światowej właściwie zmieniło się ten niemiecki sposób pamiętania się zmienił. To znaczy, pojawiła się po prostu właściwie wyłącznie perspektywa wypędzonych, no bo mamy jeszcze przesiedlenia po roku 1945, ale także w roku 1945, kiedy, kiedy Niemcy uciekają, prawda, na Zachód. I wtedy pojawiła się już ta taka, ta taka prawda, Myśl o, czy wspomnienie śląska jako, jako wypędzenia. Jeśli chodzi natomiast o Polskę międzywojenną, to pamięć była kształtowana przez dwa nurty. Jeden to był ten nurt taki, powiedziałbym, prawicowy, chadecki z Wojciechem Korfantym, gdzie wspominano przede wszystkim o, o kształtowaniu się polskości śląska, poczucia prawda, polskości na, na śląsku. I o plebiscycie. Plebiscyt był odbierany jako zwycięski. I drugi nurt to był nurt Piłsudczykowski, którego tutaj takim reprezentantem, jeśli chodzi o władzę na Śląsku Międzywojennym, był wojewoda Michał Grażyński, który brał udział w Powstaniu Śląskim, był szefem sztabu w Grupy Wschód, bodajże, czyli, czyli części prawda, tych sił walczących. I to była z kolei taka legenda, jakby podciągająca Śląsk, czy starająca się przybliżyć tych powstańców śląskich do takiego, do takiego legionowego etosu. Że to są tacy, tacy legioniści, prawda, odłam legionistów. A nacisk był położony na czyn, oczywiście tamta działalność polityczna plebiscyt nie był traktowany jako, jako, jako zwycięstwo, tak jak w narracji Korfantego, tylko plebiscyt był traktowany jako wstęp do powstania, a najważniejszy był ten czyn, tak jak czyn legionowy. I to było drugie przeciwstawienie. I tutaj się opierał Grażyński w dużej mierze na Związku Powstańców Śląskich, organizowano takie bardzo, bardzo huczne Majowe, w rocznicę, oczywiście z takim czynnikiem wojskowym, który w tym, który w tym uczestniczył, no więc z jakąś defiladą, czy z czymś, z czymś takim. Po II wojnie światowej to się zmieniło. Ta pamięć się zmieniła, pamięć polska. Co jest bardzo charakterystyczne, co jest dla Śląska, jest pewnym ewenementem, to to, że na Śląsku dochodzi do takiej po wojnie do takiego, takiej normalizacji, w której uczestniczą też ludzie związani w okresie międzywojennym z bbwr -em. No bo legendarny generał Jerzy Ziętek, którego raczej się pamięta jako wojewody katowickiego z, prawda, z pierwszej połowy lat 70. i wcześniej, no to w okresie międzywojennym był burmistrzem Radzionkowa. W latach 1931 35 był posłem BBWR-u, w czasie II wojny światowej znalazł się w Rosji sowieckiej i wstąpił do pierwszej Armii Wojska Polskiego został oficerem politycznym w ogóle w dywizji imienia Romualda Traugutta. I potem się stał oczywiście najpierw wicewojewodą, potem, potem w końcu wojewodą też katowickim. I pierwsze obchody, 1945-1946 rok, w 1945 roku są pierwsze obchody i to jest Aleksander Zawadzki, który wtedy był wojewodą e, katowickim, jakby tą, tą główną postacią, ale zaraz obok niego był Jerzy Ziętek. Więc ta tradycja powstań została przejęta. E, zmieniono trochę akcenty. To znaczy, jak to zwykle bywa, położono taki akcent rewolucyjny. Na tym, że, że to jednak to jest walka uciemiężonych. Prawda? Nie, tylko, nie tylko narodowa, ale też walka uciemiężonych klasowo. No i potem, że tak powiem, na taką płaszczyznę ogólnopolską. Sprawa powstań śląskich wychodzi wraz z filmami Kazimierza Kucza. Tak. Mhm. I jakby ja mam też takie wrażenie, że wtedy właśnie. Yy, cała Polska też myśli tymi obrazami Kuca. Powstania Śląskie wchodzą do zbiorowej wyobraźni yy, za, za sprawą tej trylogii, tak? Z ludźmi Czarnej, Perła w Koronie, Paciorki Jednego Różańca, To już jest takim bardziej przewartościowaniem tych dwóch innych filmów. A potem jeszcze Kucz tworzy, yy, utrwala tą taką mitologię śląską związaną z Solidarnością, yy, no bo film o kopalni i, i wujek jest niezwykle sugestywny. I jeśli byśmy nawet zapytali, który z polskich obrazów najlepiej oddaje takiego ducha oddolnej solidarności, to wydaje się, że Śmiedziak, Kromka, Chleba, właśnie Kazimierza Kuca, związana z kopalnią Wujek, pokazuje tych takich górników śląskich, tych takich najbardziej na takiej podstawowej formie, tych najbardziej zwykłych właśnie, którzy, którzy jako, jako zbiorowość dorastają do niezgody na, na, na stan wojenny. A ja chciałem jeszcze wrócić do, do postaci wraz z pytaniem i do Pana profesora, i do Pani profesor o, o postać, która chyba dla Śląska w tym okresie, o którym też książka przede wszystkim opowiada, jest jakby centralną, chociaż jest taki artykuł, który mówi nie tylko właśnie tęże te, osoba, ta, ta osoba. Chodzi mi oczywiście o postać Wojciecha, Korfantego. Czy w ogóle Wojciech Korf... Można mówić o Śląsku bez Wojciecha Korfantego i jakby powiedzieć, na ile naznaczył swoją, swoją osobą Górny Śląsk Wojciech Korfanty, to, to jakbyśmy mogli go porównać względem innych. Postaci II Rzeczpospolitej, bo teraz Wojciech Korfanty jest jednym z założycieli, jednym z ojców II Rzeczpospolitej. Ale czy tak było zawsze? Jak to wyglądało wcześniej? I kiedy to się stało, że Wojciech Korfanty w tym panteonie się znalazł? I teraz poproszę o głos panią profesor Leszczyńską. Mhm. E, tak, sytuacja oczywiście była dynamiczna. Wojciech Korfanty jest dyktatorem tak, Powstania Śląskiego. I wyrasta na postać dominującą, dominującą, jeżeli idzie o Śląsk. Natomiast pamiętajmy, że z perspektywy warszawskiej niekoniecznie tak to wygląda. W roku 1920 mamy sytuację zresztą bardzo ciekawą a mianowicie swego rodzaju, powiedziałbym, konflikt pomiędzy rządem Witosa, mówię tutaj o tym najtrudniejszym okresie lata 1920 roku, a właśnie Śląskiem, tak, gdzie rząd krajowy nie bardzo chce się angażować w kwestie powstańcze i tutaj niekoniecznie stosunek do Wojciecha Korfantego jest pozytywny, wręcz odwrotnie uważa się, że Korwanty dąży do czegoś, co by można nazwać roboczo Republiką Śląską, a więc czymś, co będzie w jakiejś odrębności w stosunku do Rzeczpospolitej. I wiemy o tym, że rząd warszawski, mówię tutaj właśnie przede wszystkim o rządzie Witosa, ale wcześniej również o rządzie Paderewskiego, nie chce się angażować militarnie, bardzo aktywnie w sprawy śląskie. Mówię tutaj w kontekście również powstań. Dlaczego? Ponieważ pamiętamy o decyzjach wersalskich. Decyzje wersalskie właśnie mówiły o tym, czy stanowiły, pod tym się rząd, Warszaw... polscy przedstawiciele podpisali, że o przyszłości Śląska zdecyduje plebiscyt, a nie, przepraszam, wojna prawda, o Śląsk. I w związku z tym tutaj postawy Korwantego raczej są przez Warszawę przyjmowane krytycznie. Tutaj profesor Kopczyński zresztą wspomniał o autonomii śląskiej. Tak? Ta rzecz jest szalenie istotna w tym kontekście. Pamiętajmy, że autonomia śląska jest postanowiona przez Sejm Krajowy, przez Sejm Rzeczpospolitej, w okresie, w którym jeszcze przynależność śląska nie jest zdecydowana. Prawda? Ta autonomia jest bardzo szeroka. Potem zresztą wspomniany tutaj wojewoda Grażyński prawda, będzie przedstawicielem rządu na Śląsk i będzie dochodziło do dosyć silnych konfliktów pomiędzy właśnie, powiedziałabym, przed, autonomi, władzami autonomicznego Śląska, a przedstawicielami rządu warszawskiego w osobie właśnie wojewody. I jednym słowem, Wojciech Korfant z tegoż, z tej wybitnej osobistości, która rzeczywiście ma gigantyczne zasługi dla przynależności Śląska do Polski, no, w okresie międzywojennym nie jest postrzegany tak, jak powiedziałabym, Dzisiaj my to sobie wyobrażamy i to sobie piszemy na kartach historii, prawda? Właśnie to jest ten, to jest ten wielki, wielki paradoks i to też zachęca do, do czytania, studiowania nie tylko biografii Wojciecha Korfantego, ale właśnie tego okresu, który mam takie wrażenie, że okres II Rzeczpospolitej w Dzielnictwie Śląska też nie jest do końca, do końca znany. Pytanie do profesora Kopczyńskiego o ten okres. Czy możemy jeszcze przedstawić jakieś inne, jeszcze takie ważne postacie, dla Górnego Śląska w tamtym okresie, które powinniśmy, my, królewiacy, tak powiedzmy, bo ja też zajrzałem się do tego grona znać i powinni o nich wiedzieć. No ja myślę, że jednak przede wszystkim tutaj jest ten konflikt główny, który się na Śląsku rozgrywa. To są jednak te dwie postacie, czyli, czyli Grażyński i Korfanty. I to są te centralne postacie, i Korfanty tutaj pada trochę też ofiarą właśnie swojej aktywności w okresie międzywojennym. I aktywności tyleż politycznej, co i aktywności takiej poziomu ekonomicznej, dlatego że on był właścicielem, prawda, no właściwie można było powiedzieć, no, gazet koncernu wyda wydawniczego wręcz. I formułowano przeciwko niemu takie różne zarzuty, które w końcu doprowadziły nawet do, do aresztu. Tu się zresztą bardzo przyczynił do jego przedwczesnej, niewątpliwie przedwczesnej, śmierci. W okresie już powojennym, no Korfanty oczywiście nie istniał, bo on był tym takim, jednak prawicowcem, no był endekiem, był Hadekiem, ale, ale był endekiem, więc, więc właściwie nie, zupełnie nie pasował do tej, do tej opowieści. Zwracam uwagę, że on dopiero w kilka lat temu stanął a w tej takiej alei twórców niepodległości, czyli na trakcie królewski stanął jego pomnik, a wcześniej go tak, właściwie tam go, tam go nie było. Ale z, z, z pytaniem o Korfantego i o Hadecję, o chrześcijańską demokrację, też wiąże się jakby nierozerwalnie, moim zdaniem, też pytanie o skład społeczny. Górnego Śląska. Dlatego, że to też jest dosyć specyficzny skład społeczny, gdzie dominują robotnicy w związku właśnie z kopalniami, hutami, z przemysłem i tenże Korfanty to też jest taka prawica, ale powiedziałbym nietypowa, prawda? Bo na przykład jeszcze w okresie sprzed 1918 miał może niedobrą prasę, ale był lubiany przez niektórych socjalistów właśnie w związku z tym, że zajmował się. Kwestiami robotniczymi. I jakby przez. Od Korfantego chciałbym też przejść do tego składu społecznego, bo z jednej strony robotnicy, z drugiej strony jednak charakter konserwatywny, mocno związany z religią katolicką. Jak wygląda ten właśnie ten, ten specyficzny skład społeczny Górnego Śląska, pani Profesor Leszczyńska? Górny Śląsk jest wielo, wielo pod wieloma względami, jest wieloetniczny. Mówimy, tutaj dzisiaj wielonarodowościowy jest wieloreligijny jest takim tyglem, w którym mieszają się różne grupy społeczne i zawodowe. Tutaj pan profesor już lekko wzmiankował o tym, iż ta sytuacja, my patrzymy trochę na Górny Śląsk jak na monolit, ale pamiętajmy, że ona jest bardzo głęboko zróżnicowana w poszczególnych powiatach, prawda? Im dalej na zachód, tym oczywiście większy odsetek ludności niemieckiej, im dalej na wschód tym większy odsetek ludności polskiej. Zresztą te dziewięć powiatów, które przypadło Polsce ostatecznie, no, były zamieszkane w większości już przez ludność polską, o czym świadczyły późniejsze spisy międzywojenne. Także struktura społeczna, jeżeli o to chodzi, ona jest rzeczywiście bardzo skomplikowana, w tym sensie, że na nią nakładają się właśnie te, ta mozaika narodowościowa. Wiemy oczywiście, że Górny Śląsk, tak jak Pan wspomniał, w swojej masie jest oczywiście robotniczo-chłopski. Można być przede wszystkim robotniczy, tak? Tyle tylko, że na tę warstwę robotniczo-chłopską dalej inteligencja przedsiębiorstwa, management, prawda, właściciele ziemscy, nakłada się ta właśnie kwestia narodowościowa. Badania wskazują, że ludność chłopska, ludność robotnicza jest w większości polskojęzyczna, tak? czyli tutaj kwestia języka, może zostawmy na boku, bo to jeszcze nakłada nam się problem gwary śląskiej, w każdym razie jest w większości ludnością polską. Natomiast właśnie ludność miejska, ludność E, e, mieszczaństwo, inteligencja, i tak dalej, w większości jest niemiecka. I to znowu się bardzo różnie dzieje, czy też wygląda w poszczególnych powiatach. No, jeżeli do tego dodamy jeszcze sprawy religijne, tak, a więc z jednej strony ludność katolicką, e, rzymskokatolicką, z drugiej strony ludność e, e, konfesji protestanckiej, no to mamy tę właśnie bardzo interesującą, bardzo interesującą e, mozaikę. E, ja dodam jeszcze że kilka ciekawostek takich związanych z tymi specyfikami śląskimi. Otóż dla Śląska, powiedziałabym, bardzo ciekawa była taka swego rodzaju takie zamknięcie, tak, pewna odrębność kulturowa. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o tak zwanej ustawie celibatowej, tak? Ustawa celibatowa z roku 1925, regulacja dotycząca Śląska, mówiąca o tym, że kobiety, które, nauczycielki, jeżeli Wyszłyby za mąż, no to niestety musiałyby pożegnać się właśnie z uprawianym zawodem. Dlaczego? No to było w przekonaniu właśnie uchwałodawców swego rodzaju, no powiedziałabym, pogwałceniem miejscowej kultury, gdzie kobieta zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci itd. itd. W 26. roku została również przez Sejm Śląski uchwalona ustawa, która zabraniała, czyli chroniła Śląski rynek pracy. Pamiętajmy, że Rzecz dzieje się w trudnym okresie wojny handlowej polsko-niemieckiej i napływ robotników z Polski na Górny Śląsk no, byłby jednak trudny dla miejscowego rynku pracy. Więc ta sytuacja społeczna Śląska jest szalenie interesująca. Ona przewija się w bardzo wielu opracowaniach. Warto naprawdę się z tym zapoznać, bo istotnie różni się od, tegoż, od tego, co miało miejsce w pozostałej części Polski. Jedno uzupełnienie, Aha. jeśli można, do ustawy celibatowej. W uzasadnieniu ustawy celibatowej, to właśnie w debacie były takie głosy, właśnie w Sejmie Śląskim, że to nie tylko chodzi o tę rolę kobiet i miejsce kobiet w, w, prawda, w świecie, że one powinny być dom dzieci, ale chodziło też o to, że nauczycielka ciężarna u najmłodszych dzieci może wywoływać takie. Niewczesne, bym powiedział, przedwczesne właściwie, przedwczesne zainteresowanie, natomiast u dzieci starszych nieskromne myśli. To oczywiście mogło prowadzić do sytuacji, ta, 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 prawda, takiej sytuacji, że te nauczycielki i tego się obawiano z perspektywy Warszawy że te nauczycielki zaczną żyć, no jak to się mówi, na kocią łapę. I po różnych interwencjach, w tym także interwencjach z kręgów kościelnych, prezydent Muścicki, który miał do tego prawo, uchylił tą ustawę celibatową. Więc ona została uchylona, ale dotknęliśmy tu jeszcze problemu nie tylko jakiejś migracji gdzieś z zewnątrz na, na Śląska. Trzeba zdawać sobie sprawę, że na Śląsk od razu po odzyskaniu niepodległości przyjechały duże ilości no urzędników z Polski, skąd? Z Galicji, bo to Galicja jest tym dostarczycielem, mhm. właśnie nauczycieli, nauczycielek, I tutaj też dochodziło do różnych takich antagonizmów, antagonizmów czasem, czasem bym powiedział obyczajowych, to znaczy, że jednak spódnica do połowy łydki była dość nauczycielki. Była dość nieprzyzwoita, bo jak wiadomo, Śląska to jest taka od e, aż, do, aż do kostek, e, ale dochodziło do całkiem realnych takiego niezrozumienia, e, no właśnie w przypadku chociażby administracji, bo cała ta administracja była przecież wcześniej w rękach niemieckich i ona tak nie mogła, nie mogła pozostać. Także, także to, co my tutaj mówimy o pewnym niezrozumieniu specyfiki Śląskiej. To też już miało miejsce w okresie międzywojennym. To ja jeszcze wrócę do pytania o pamięć, dlatego że pan profesor Kopczyński powiedział o tej opowieści niemieckiej, o polskiej opowieści, o tym, że ta opowieść niemiecka się zmienia wraz z końcem II wojny światowej. Siłą rzeczy pozostaje tylko ta narracja o wygnaniu. A jeszcze jest trzecia, jakby opowieść, narracja, jak to się mówi teraz, tak zwana opowieść regionalna. Gdzie mamy do czynienia z taką historią, że oto Niemcy i Polacy wyrywają sobie górny Śląsk, a są tutaj Ślązacy, którzy kultywują swoją tradycję regionalną, właśnie gwarę Śląską, żyją tutaj sobie na tych terenach od wielu, wielu, wielu lat, i toczyła się jakaś wojna domowa, a oni są ofiarami. Ta, ta opowieść, też ta narracja jest coraz głośniejsza, silniejsza. Właśnie w, w czasach obecnych, między innymi taką opowieść reprezentuje chociażby słynny pisarz Szczepan Twardoch. Jak na, na tą opowieść odpowiedzieć? Czy ona jest prawdziwa, panie profesorze? No, ja tutaj właściwie trzeba było zadać pytanie, bo yy, to znaczy co? Czyli ci Polacy to najechali ze wschodu, a ci Niemcy najechali z zachodu. No byli tacy, prawda? O których wiemy, że byli jakimiś królewiakami. I pojawili się na Śląsku w, w, czasie, w czasie powstań. O takich Niemcach, którzy w ogóle ze Śląskiem nie mieli nic do czynienia, a w, w Freikorpsach byli. Ale przecież to był konflikt, który rozegrał się przede wszystkim pomiędzy miejscowymi Polakami i miejscowymi Niemcami, których, no jak, jak mamy ich nazwać? Ślązakami. Prawda? I mam takie wrażenie, nie, nie twierdzę, że wszyscy w tym uczestniczyli, niektórzy pewnie nie uczestniczyli, czy starali się nie uczestniczyć z takich czy innych powodów, ale mam wrażenie, że takie postawienie sprawy to jest poszukiwanie jakiejś takiej Arkadii, że byli tacy, ich była większość, którzy chcieli kultywować to, co było, ale zostali napadnięci przez jakiś ze wschodu i z zachodu, prawda, i wciągnięci e, niewinnie w... E, to powiedzmy sobie, w walkę. No jest to jednak była walka pomiędzy sąsiadami. Zdarza się. Wiemy z XX wieku, z drugiej połowy i końcówki XX wieku, że takie rzeczy w Europie się zdarzają: że sąsiedzi z sąsiadami. Mm -hmm. Pani profesor, to jeszcze chciałbym jeszcze zapytać panią o, o tą sprawę. Też, dodając też takie pytanie, bo niektórzy y, niezwiązani z, z historią Śląska, albo tacy ludzie, którzy nie znają historii, historii Śląska z zewnątrz, nieżyczliwi temu regionowi i y, nie też Polsce, mówią na przykład, no ale jak to było możliwe, że ta polskość przetrwała tyle lat, Zanim był rok 1918, i ona tak wybuchła. Skąd się ten korfanty wziął, skąd się wziął Alfons Grzebniok i tak dalej, i tak dalej? Jak takim osobom odpowiadać? Znaczy, odpowiedź jest bardzo trudna, tak? dlatego że musielibyśmy wejść w głęboką historię i nasza wiedza o, powiedziałabym, pewnych sympatiach, postawach ludności. Gdzieś tam z początku XIX wieku, tak, czy sto lat wcześniej, jest dosyć ułomna. Wiemy o tym, że to poczucie przynależności narodowej, czasami na, nazywamy to nacjonalizmami wręcz, prawda? <laughs> Czyli takie opowiadanie się jednoznaczne za daną nacją, za określoną e, postawą polityczną, to rodzi się w Europie Środkowej w końcówce XIX wieku, czy też w drugiej połowie XIX wieku. I na pytanie, dlaczego ta polskość przetrwała, bo rozumiem, że do tego pan zmierza, no, należałoby tutaj zwrócić uwagę na parę rzeczy. Niewątpliwie rolę istotną odegrał Kościół, prawda? Tutaj jednak były przechowywane te różne elementy kulturowe, które zresztą potem będą obecne w okresie również powstańczym, ale okresie międzywojennym. Szkoła tutaj pewnie była drugorzędna, tak? dlatego że przecież oczywiście wiemy, że w państwie niemieckim bardzo silnie, czy, czy relatywnie szybciej, niż w Polsce, w tej Polsce powiedzmy królewieckiej, była wprowadzana umiejętność czytania, pisania i tak No ale to oczywiście na postawy polskie ja nie spotkałam się. Może pan profesor z opracowaniami, które by wskazywały, w jakim stopniu edukacja mogła tak kwestie kształtować. Dlaczego ta polskość przetrwała? No, no, prawdopodobnie poprzez, prawda, rodzinę, różne postawy i, i tak dalej, Powiedziałam, przekaz kulturowy i przekaz, czy też e, e, przynależność religijną. E, e, nie, nie jestem tutaj przekonana, co miało znaczenie dominujące, prawda. Panie profesorze? O tak, to wskazanie czynnika to nie jest jednak statystyka, więc Aha. wskazanie czynnika, który ma największą rolę, jest dość trudne. Ja myślę sobie tak, że to jest jednak, dochodzi do takiego momentu, gdzie trzeba wybrać jakąś opcję i o tym, jaką opcję się wybiera, decydują z jednej strony język, z drugiej strony wyznanie, a za tym idzie idąca pewna tradycja wy, wynoszona z domu. No i takie rzeczy jak powiedzmy plany jakiejś kariery czy czegoś takiego, prawda, że jakaś wizja siebie w najbliższej przyszłości I to też decyduje o tym, czy, czy idziemy w opcję taką, czy w opcję inną. Co jest ważniejsze z tych czynników, nie, nie jestem w stanie tego sensownie jakoś wymierzyć. Można się tutaj dodać, że w, już w okresie bezpośrednio przedpowstaniowym czy przed Znaczenie dla postaw ludności polskiej, tak? postaw zawsze należnością do państwa polskiego, wpływ miały relacje zawodowe w fabrykach. Tak? Wiemy o tym, że w czasie I wojny światowej no, doszło do jednak tego, co byśmy nazywali eksploatacją. Tak? Eksploatacją robotników, te stosunki przedsiębiorca, robotnik w przemyśle górnośląskim były bardzo napięte, były bardzo trudne. I w związku z tym, <coughs> przepraszam, że właścicielami zakładów przemysłowych byli Niemcy, management był niemiecki, prawda, natomiast robotnikami była ludność polska, to wydaje się, przynajmniej na to wskazują różne analizy i badania, ta dychotomia miała również wpływ na późniejsze postawy, jeżeli idzie o plebiscyt no, i powstania. Właśnie mówiliśmy też o tych obrazach popkultury, i tu wydaje się, jakby dobrą taką egzemplifikacją tego, co pani profesor mówi, jest chociażby film, film Flipa Bajona Magnat, gdzie mamy właśnie tych robotników, tam takim reprezentantem jest Jerzy Trela, mm -hmm. którzy są Polakami, którzy opowiadają się za plebiscytem, którzy ale też nie deprecjonują tych właścicieli. Później ten właściciel, który wiadomo, że jest historia książąt pszczyńskich de facto, on jednak akceptuje polskie państwo i główny bohater, którego gra Janowicki, jest. Nawet dosyć taką osobą wierną polskiemu państwu i też takich przedstawicieli, takich przykładów innych w historii II Rzeszy moglibyśmy znaleźć, a ci ludzie też położyli głowę potem podczas okupacji niemieckiej. Także to mm -hmm. też warto podkreślić. Szanowni Państwo, zadam jeszcze jedno pytanie o PRL. Jak tak skrótowo, oczywiście, bo też tego, tego okresu tutaj w książce nie ma, ale warto też dopełnić, jak PRL. Opisuje, opowiada historię Śląską i jak Śląsk się rozwija w okresie PRL-u, bo znowu dla większości Polaków to ta historia wiąże się z Edwardem Gierkiem, prawda, z latami 70., z tym boomem gospodarczym, ale chyba to jest też jakieś pewne zubożenie tej, tej opowieści. Pan profesor Kopczyński. No cóż, ja mogę powiedzieć tak, nie chcę się wypowiadać o sprawach gospodarczych, bo to pani profesor jest domena. Jeśli chodzi o takie, takie toż, kwestie tożsamościowe, no to w, przynajmniej w propagandzie zależałoby na tym, żeby Śląsk traktować, no żeby pozbawić go tej takiej otoczki religijnej. Żeby to, to, to wyjąć, tak, mówię, otoczki, ale to jest, to jest takie jądro jednak pewnej identyfikacji kulturowej na tym terenie, żeby trochę Śląsk przerobić na takie zagłębie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to są przecież okręgi o do dość podobnym charakterze, które ze sobą sąsiadują. Sąsiadują przez granicę zaborową niemiecko-rosyjską, niemiecko, ale mają absolutnie inny skład społeczny. I ten absolutnie inny skład społeczny, zresztą do dzisiaj jest w świadomości ślązaków ze Śląska, prawda, jest bardzo mocno zaznaczony, bo jest zasadniczo ogromna różnica, nawet w języku potocznym, między, taka, między tymi ludźmi, chociaż już innej różnicy nie ma w tej chwili, ale w języku potocznym ta różnica się utrzymuje. No, wystarczy o kibicach wspomnieć, którzy też do tej pewnej odrębności, niechęci a dzisiejszej też, między Śląskiem a Zagłębiem, też nawiązują, więc, więc tutaj trochę to Zagłębie, łączenie Zagłębia ze Śląskiem no, spowodowało też takie, że, że, takie takie pewne wymazanie tego, tego aspektu religijnego ze śląskiej kultury. Ale o gospodarce to pani profesor. Tak jest, pani profesor. Tak, ja może zacznę od jednej bardzo istotnej rzeczy. Pamiętajmy, że w okresie międzywojennym Śląski jest de facto dwunarodowościowy. Tak? Tam jednak przynajmniej 10%, ale no niektórzy mówią, że nawet kilkanaście procent stanowi ludność niemiecka. No jakiś mniejszy odsetek to jest ludność czeska, malutki odsetek to jest ludność żydowska. Większość, 70% albo w niektórych regionach 80%, to jest ludność identyfikująca się jako ludność polska. I ta sytuacja oczywiście trwa przez okres międzywojenny, Te napięcia wzajemne zmieniają się wraz z sytuacją również ekonomiczną w ciągu tego trudnego dwudziestolecia. Tutaj pamiętajmy o konwencji górnośląskiej, prawda, która podpisana w roku 22 w Genewie, o tym też się bardzo mało mówi. To jest jakieś takie wyjście, prawda, ażeby ta gospodarka śląskie, śląska trwała, żeby nie ucierpiała wskutek przeciwko. Cięcia tego obszaru właśnie granicą międzypaństwową. I potem mamy wojnę handlową polsko-niemiecką, która dla Śląska, jednak suma summarum okazała się korzystna z uwagi na eksport węgla, prawda? Poprzez rynki skandynawskie, strajk górników brytyjskich. Tutaj mamy szereg czynników międzynarodowych, które na tę sytuację Śląska wpływają. Natomiast po II wojnie światowej, na no moim zdaniem sytuacja jest fundamentalnie różna. Po prostu do województwa międzywojennego śląskiego włączone jest to, co, o czym wspomniał Pan Profesor, część wschodnia Zagłębie historycznie nazywane Dąbrowskim. To oczywiście zmienia sytuację. Zmienia sytuację, jeżeli idzie o sam region. Po drugie, w okresie międzywojennym ludność niemiecka w części wyjechała ze Śląska. Szacuje się, że wyjechało 100 tysięcy Niemców. Tutaj szacun szacunki są oczywiście różne, prawda? Natomiast w okresie po II wojnie światowej mamy eksodus ludności niemieckiej. No de facto ludności niemieckiej na tym obszarze w zasadzie już nie ma. Jeszcze spis 1946 roku wskazuje na pewien odsetek, ale potem to się radykalnie zmienia. Jednym słowem, granice Polski, fundamentalna zmiana granic Polski i fundamentalna zmiana, czy też zmiana terytorium tego, co nazywamy województwem sląskim powojennym i międzywojennym, powodują, iż i wewnątrz województwa sytuacja jest zupełnie różna. Już nie mówię o w ogóle ustroju państwa i tak Natomiast jeżeli idzie o gospodarkę, dlaczego my pamiętamy śląsk z czasów gierka, bo tutaj padło nazwisko pierwszego sekretarza, no, Gierek przyszedł ze śląska, prawda? Uważa się, że śląsk był poniekąd oczkiem w głowie pierwszego sekretarza. No a co za tym idzie, gospodarka śląska zaczęła być, powiedziałabym, w takiej optyce ogólnokrajowej postrzegana jako ważna dla. Władz partyjnych czy też rządu. Oczywiście gospodarka Śląska, miejsce Śląska, sytuacja Śląska dynamicznie się zmienia. Inaczej będzie w latach 40. inaczej będzie w latach 60., inaczej będzie w latach 70., aczkolwiek przez cały czas wiemy, że to zagłębie węglowe jest bardzo ważne. I tak jak przed wojną Śląsk był eksporterem przede wszystkim węgla, cynku, e, e, ołowiu itd. Tak no tak samo w okresie powojennym. Pamiętajmy, że węgiel jest podstawowym towarem dewizowym, prawda? Na rynkach europejskich, zwłaszcza po II wojnie światowej, jest gigantyczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny. To jest taki polski przychód dewizowy podstawowy i to trwa. Oczywiście sytuacja będzie się zmieniała. W latach 70. będzie takie, powiedziałabym, no, przywrócenie tej węglowej potęgi Polski, prawda? Z tymi największymi, Maksymalnymi wielkościami eksportu, i tak dalej. Więc ta późniejsza perspektywa perelowska, o tym wspominał profesor przed chwilą, jest wydaje mi się, no, trochę nam zniekształca ten obraz czy tę sytuację międzywojenną. Prawda? My mhm. trochę projektujemy ten obraz międzywojenny, przepraszam, powojenny na sytuację międzywojenną, a tutaj wydaje mi się, jednak mamy sporo różnic. Tak, a chociaż z kolei wydaje mi się, że ta sytuacja lat 70., która później będzie miała przełożenie chociażby w strajkach lat 80. i stanie wojennym, z kolei ma ogromne znaczenie na tożsamość Śląska i też na polską tożsamość tego tego regionu. Mm -hmm. I też tylko też, e, dopowiem, bo tego już absolutnie w książce Powstania Śląskie Polityka, Historia, Pamięć nie ma, ale to może jest jakiś argument za tym, żeby jeszcze dalej kontynuować e, rozmowę o, o Śląsku, który wciąż nie jest dobrze rozpoznany. Śląsk był też bardzo ciekawym barometrem lat 90. i czasów transformacji i czasów transformacji. Śląsk bardzo te, te czasy transformacji przeżył, bardzo dotkliwie i, i, i on, ten, ten okres też budował pewną tożsamość, ja znowu odwołam się do, do przejawów popkultury, taki film jak Co Słonko Widziało albo Benek, Opowieść o bezrobotnych górnikach, którzy nie potrafią sobie zagospodarować życia, poradzić sobie likwidowanych kopalniach. To jest kolejna opowieść, najnowsza opowieść o tym regionie. Wiem, że pani profesor też chciałby tak, coś. To... Ale ja się nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi, że w okresie międzywojennym problem też był bardzo mhm. obecny, tyle tylko, że być może nie znaleźli się narratorzy, którzy no to przenieśli do masowej kultury. Prawda? Zatrudnienie w przemyśle w ogóle węglowym przede wszystkim przemyśle śląskim, Pomiędzy latami dwudziestymi a końcówką lat 30. radykalnie się zmniejszyło. Problem bezrobocia, problem redukcji właśnie etatów, spowodowany czy to kryzysem połowy lat 20., czy to kryzysem lat 30. nie przebił się do masowej wyobraźni, prawda? A ta dzisiaj mówimy, restrukturyzacja była wówczas przeprowadzona. Wydajność na jednego pracownika, na jednego górnika dzięki temu w Znakomicie wzrosła, tak? Więc mamy tutaj tę sytuację z powiedziałbym, zawodową. Też bardzo, bardzo trudną. Tyle tylko, że ona dzieła się w innej przestrzeni, w związku z tym, tak jak powiedziałam, no, nie, nie znaleźli się ci, którzy by wokół tego, czy, czy, czy na ten temat nakręcili filmy, czy napisali popularne książki. Oczywiście piśmiennictwo na ten temat między było i ono, ono przetrwało, no ale współcześnie, powiedziałabym, pewnie nawet należałoby być może porównać tę sytuację społeczną, czy też dobrobyt, warunki życia, ludności śląskiej, prawda, jak zmieniały się w okresie międzywojennym i jak zmieniały się w okresie powojennym. To jest bardzo interesujące. To być może jest kolejny pomysł badawczy: na pewno dzięki latom 2019-2020, kiedy mamy te rocznice związane, związane z powstaniami śląskimi, mam takie wrażenie, i też za sprawą tej książki o powstaniach śląskich odkrywamy śląsk na nowo, a może nawet nie tyle na nowo, co po raz pierwszy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję dzisiaj moim rozmówcom, pani profesor Cecylii Leszczyńskiej i panu profesorowi Michałowi Kopczyńskiemu, ze zespół redaktorów tejże pozycji, zapraszam Państwa do lektury, do kupowania tej książki. Naprawdę ta książka jest wielowątkowa. Powstania Śląskie są w centrum, ale też i to, co było przed, i to, to, co było po też można w tej książce wyczytać. I pewnie poczekamy na kolejną opowieść o. Górnym Śląsku, bo to kraina niezwykle ciekawa. Dziękuję Państwu dzisiaj za tą y, rozmowę, za tą dyskusję. Mikołaj Mirowski, kłaniam się bardzo.